Nawet specjalnie, by pocałunki smakowały sądem ostatecznym i piachem wytrzepywanym z włosów przed powrotem do domu. Łona się jeszcze nie skapła, że Łonego tam nie ma. No przecież nie mógł tak pojechać bez słowa jak Soroń, Hoby i Pochaji, a bo to pierwszy raz. Czasem go nawet na skwoł szterowała, co by guziki smakowały terom z najgłębszego kotła łod Belzebuba i piochem, co go potem trzeba wytrzepać przed laubą. Ona jeszcze nie wie, że w cieniu wieży jest pusto. Choć czerwień sukni się plącze w coraz szybszym tempie, oplata kolana i biodra, zamiast jego rąk, za którymi będzie odtąd tęsknić w tym i w następnym życiu. Boroczka jeszcze nie wie, że wedle turmy je pusto, choć leci, a że się kurzy, a kiecka jej się łowi o kole nóg, choby ta pierońsko szlanga pod rajską jabłonką. Jeszcze Łonej będzie się cnić, zanim tera i zawdy. Stop. Gdy zatrudni się jako barmanka w steampunkowym pubie na przedmieściach i w każdej ręce kładącej banknot na barze, będzie daremnie szukać jego dotyku. A jak już kiedyś stanie za szynkiem i zacznie rachować pieniki zamiast kusików, tyngist i tak ją będzie nawiedzać jak bebok co noc w kącie izby, a łony już nic nie będzie tak smakować jak pioch i te kusiki wedle turmy łyńskiego roku. Tramwaj zwany pożądaniem i przyznam się szczerze, że nie wiedzieliśmy do końca, jak to przetłumaczyć na śląski. Ale ja to przetłumaczyłam pragliwo banka, bo znalazłam takie słowo umiotka profesora w wykładzie. Pragliwe coś jest. Jeszcze ktoś wymyślił bana zwana chcicą. Ale tak nie bardzo. No w tym wierszu będzie pełno różnych nawiązań i do sztuki teatralnej, która miała dokładnie taki tytuł, Tennessee Williamsa, Tramwaj zwany pożądaniem. Będzie tu nawiązanie też do pewnej Blanki. Ta Blanka była bohaterką właśnie, jeśli Państwo pamiętają, tam grał Marlon Brando nawet w filmie, w tej wersji filmowej. Była Blanka, natomiast była też Blanka w Nagle Śląskim i w Świerklańcu, Blanka de Paiva i to mi się tak świetnie poskładało i przetłumaczyło w tym momencie. Teraz Państwo zobaczą. O tramwaju mowa. Pożądam go jak diabli świętego Antoniego, bo na pewno ma jeszcze w środku drewniane ławki, które pachną pokusą, by pojechać daleko, może nawet aż na drugi koniec miasta. Chcę ją jak wszyscy diosi świętego Antonika, bo na zicher mow pojszczotku drewniane ławki, co woniają maszketnie i ciągną się kajsik chet, można, aże na nikisz. Pożądam go jak morec ziemi obiecanej, bo na pewno ma jeszcze dzwonek, który brzmi jak ten na Wall Street, gdy obwieszczają hossę. Teraz jak Wall Street przetłumaczyć na śląski. Słuchajcie. Chcę ją jak gisze wąglo, bo na pewno ma jeszcze gloczka, co szczyrko jak ta na grubie kiejszola wyjeżdża na wierch. Pożądam go jak Blanche Nowego Orleanu, bo na pewno, gdy rusza w drogę, wystukuje kołami rytm bluesa. Chcę ją jak Blanka Świerklańca, bo tak gryfnie stuko kółkami, choby konik od grafa Guido. Pożądam go jak dziewczynka, która jedzie na pierwszą randkę i gdy otworzą się drzwi, wpadnie prosto we właściwe ramiona, co czekały tutaj od zawsze na tramwaj, na nią i na pierwszy wczesnogrudniowy śnieg. Chcę ją jak frelka, co jedzie pierwszy raz na zolity i jak ino roztworzą się drzwi, wpadnie nosem prosto w krakier Karlusa, co już wziął i dawno uświerknął od czekania na nią i banka i na pierwszy śnieg przed Barburką. Na zakończenie, moi drodzy, coś, co jest moim ulubionym wierszem, Kindermafia.
Ktoś ostatnio pytał, jak to jest z tymi gwizdami, pieronami i tak dalej. I gdzieś to ktoś wymyślił jakieś stopniowanie, że taki trochę to jest gwizd, taki bardziej to jest gwizd diosecki, taki bardziej to jest hahar, a taki najbardziej to jest kulawy podciep na hałdzie chowany. I to będą takie kulawe podciepy. Pierony jedne. 20. Kinder Mafia. Niech no tylko zdejmę kokardę i dobrze się rozpędzę. Zaraz wam się odechce śmiać. Niech no ino se bleka ta szlajwka i się rozfechtuja. Zaraz kiwą się śmiać, odechce. Wracajcie na swoje podwórko, bo mam zapas błotnej amunicji w bramie i nie zawaham się go użyć. Wynocha na swój plac, bo mam tu kupa kulek z cioplyty w einfarcie i zarobą przyszczela. A wy pewnie nawet nie wiecie, co to cioplyta i jak fajnie nurzać się w niej po łokcie, nawet jeśli babka pomstuje i goni do bali, choć to nie sobota. A wy pewnie nawet nie wiecie, co to cioplyta i jak się w tym idzie fajnie ucioprać, chociaż oma pomstują i gonią do badewany, nawet jak to nie sobota. Wyjmuję ryżową szczotkę i szare mydło, co dziadek przynosi z gruby. Szoruje nas, aż piszczymy. I tak do następnej potyczki. Wyjmują byrszta i szmyr zajza, co je opas gruby przynosi i trenos, aże piszczymy. Aż do następnej haji. Bo przecież jedno jest jasne. Nemeczka pomścimy. Cześć. Bo przeca jedno jest tym, czorno Julka pomszczymy i szluz. Moi drodzy, powstają te obrazki ze Śląska, powstają akwarele, powstają wiersze, powstają książki i nie wiadomo do czego dojdzie, jak to się będzie kulało dalej. Zapraszamy później, tam na górze mamy ze sobą tomiki, z przyjemnością je dla Państwa podpiszemy, można je nabyć, zdobyć, a ja zapraszam zespół do kończenia koncertu.